Mamy wieżbę polarną. Ta, mimo, że to jest właśnie, wygląda w zasadzie jak może jakaś płużąca się rozetka. Tutaj można zobaczyć, jakie ma grube gałęzie, w zasadzie konary. Ta może mieć może 30-40 lat, nawet nie wiem, ale to naprawdę bardzo długo rośnie, żeby było aż takie grube. One się potrafią położyć tak, że można pociągnąć taką gałąź i ona może wyjść z ziemi tak po prostu ciągnąc ją, jak bluszcz. Będzie tak wychodzić, może być, mogą być takie gałęzie. Z tym, że one się nie rosną pionowo, tylko właśnie się tak położą po to, żeby po prostu też w momencie, kiedy jest zima, przeżyć pod śniegiem. Wszystko, co rośnie pionowo, jest przykryte przez śnieg, przez lód, potem jest po prostu ścinane jak kosą.